Siema widzowie, drugi raz w życiu jestem na meczu Radomiaka, tym razem z Lechem Poznań. Trzecie spotkanie Macieja Kędziorka. On pracował w Lechu przed Radomiakiem, ale nie jako pierwszy trener, lecz jako asystent. Zna doskonale piłkarzy i sztab. No a teraz jestem na meczu. Nagrałem mecz z Wartą Radomiaka, jak wiecie. Jakub i Sebastianis nagrali mecz Widzewa z Wartą, na którym byli. A teraz Radomiak Lech. Nagrywam. Oby Radomiak wygrał. Trening Radomiaka przed meczem. Posiadała! Numer 11 to Daniel Pik! Numer 29 kapitan zespołu Rafael Rossi! Numer 16 Mateusz Cichocki! 33 Dawid Abramowicz! Z numerem 99 zagra Edi Zenedo! Numer 8 Luis Gustavo Luizo! Numer 77 to Christos Donis! Numer 27 Rafał Wolski! Z numerem 7 zagra Lisandro Zenedo! 96 Pedro Ederike! Zawodnicy rezerwowi numer 12 Albert. Zawodnicy rezerwowi numer 35 Wiktor Koptas. Mike Testor. Elder Sa. Jan Grzesik. Michał Kapuk. Rossi Pereira Leandro. Krystian Okoniewski i Leonardo Rosza. Trenerem zespołu Radomiaka jest pan Maciej Kędziorek. Asystenci trenera Mateusz Tereszczyński. Damian Putin, trener bramkarzy, Jakub Studziński, trener analityk, Maciej Kaszkiewicz, lekarz, Łukasz Talarek, fizjoterapeutka i Kamil, kierownik drużyny, Filip Świerczyński, trener dusz, Zdzisław Radulski. Przy okazji pan Zdzisław przesyła wszystkim kibicom serdeczne podziękowania za paczkę świąteczną, którą kibice ufundowali panu Zdzisławowi. Co ciekawe, Maciej Kędziorek pracował kiedyś w KS Machu. Przed rozpoczęciem meczu mam do was jedno, ale bardzo ważne pytanie. Kto wygra mecz? Radomiak! Kto? Radomiak! Kto? Radomiak! Dariusz Banasik idzie, legendarny szkoleniowiec Radomiaka, aktualnie trener GKS-u Tychy. Tutaj słabo widać, ale wita się chyba z Maciejem Kędziorkiem. Jeszcze na trybunach chyba są Filip Majchrowicz i Maciej Świcikowski, dwaj byli piłkarze Radomiaka. Nie każdy oddech w niespokojny wiatr, by zabrał mnie z powrotem tam gdzie ma swój świat. Poskładam nasze szepty w jeden ciepły krzyk, żeby znalazł się aż tam, gdzie pochowałaś ty. Już teraz wiem, że nic są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno tylko wiem, być tam, gdzie Radomiak gra. Już teraz wiem, że nic są tylko po to, by do ciebie wracać każdą nocą złotą. Nie znam słów, co mają jakiś większy sens. Jeśli tylko jedno tylko wiem, być tam,
Gdzie Radomiak gra? Dziękuję bardzo! Wychodzą piłkarze na boisko. I serdecznie witamy na boisku trójkę sędziowską oraz piłkarzowego zespołu. Jedziemy razem, jak jedziemy! Radomiak, Radom! Radomiak, Radom! Radomiak, Radom! Radomiak, Radom! Radomiak, Radom! Radomiak, Radom! Minuta ciszy dla Wojciecha Łazarka, zmarłego byłego selekcjonera reprezentacji Polski i Lecha Poznań. Szanowni Państwo, proszę o powstanie. 13 grudnia bieżącego roku zmarł w wieku 86 lat. Były selekcjoner reprezentacji Polski w latach 1986-89 Wojciech Łazarek. Był też szkoleniowy drużyn ligowych, m.in. Lecha Poznań, Zawisze Bydgoszcz, Lechii Gdańsk, ŁPS-u Łódź, Wisły Kraków i Witewa Łódź. Chwilą ciszy uczcimy pamięć legendarnego trenera. Dziękuję bardzo. A ja tu bezpośrednio przed rozpoczęciem meczu, przed ostatnim spotkaniem Zielonych w 2023 roku mam do Was jedno pytanie. Kto wygra mecz? Radomiak! 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 Dawidek, jedziesz! Kurwa, już! Jazda, Radomiak, jazda! Radomiak, ładnie ten, nie? Był już tak u nas, kurwa, o chuja nie mówię. Ale masz ładną fryzurę! Ładna fryzura? Nie! Brat, za chwilę pierwszy gwizdek świeczyku. Przypominam wszystkim przypadkom o zajmowaniu miejsc siedzących oraz o nieblokowaniu ciągu słowika tej wykręcy z ekorami, a także ruch ewakuacyjny. Oprawa z Mikołajem. Ten worek, dobry, prezent.
Tak, nie? Zaczynamy! Jazda, Radomia, jazda! Ładnie tędzie. Był już tak u nas, kurwa, o chuja nie mówię. Ale masz ładną fryzurę! Ładna fryzura? Nie! Brat, brat, Maciej, jaka chyba? Za chwilę pierwszy gwizdek świeczego przypomina wszystkim przypadkom o zajmowaniu miejsc siedzących oraz o nieblokowaniu ciągu człowieka tej wyklęce sektorami, a także ruch ewakuacyjny. Oprawa z Mikołajem. Ten worek, dobry, prezent. Ładnie? Zaczynamy! Jazda, Radomia, jazda! Zaraźnie! Legenda Radomia Kasio! Wtedy 1-0 prowadzi Lech Poznań, nikak w perspektywie z strzelcem bramki. Niestety, szkoda. Niestety, 1-0 Lech Poznań. Leonardo Rosso i Marcesco na rozgrzeszy teraz. On został bohaterem z Wartą wtedy, kiedy byłem. Uważaj! Nie uznała bramka dla Lecha z powodu spalonego, a więc Radomia przegrywa 1-0, a tutaj... Jeszcze raz zachęcam do bardziej kulturalnego dotyku. Przedni rezultat niestety 1-0 dla Lecha, katastrofa jak na razie, ale mam nadzieję, że po przerwie się to zmieni. Rozgrzewka. Przed rozpoczęciem drugiej połowy spotkania mam do was tradycyjne pytanie. Kto wygra mecz? Radomia! Kto? Radomia! Kto? Radomia! A jeszcze, że tak ostatnio macie na PSG.
Zaczynamy drugą połę meczu. Oby Radomiak wygrał i wyrównał. Niestety 2-0 dla Lecha Poznań, gola jeszcze Jużola Pereira, a tymczasem na rozgrzewkę biega Leonardo Rocha, chyba wejdzie. Niestety 2-0 przegrywa Radomiak. O, teraz Leo biega na rozgrzewkę. Siema Leo! Ostrożny, uwaga! Kurde, no zajebał go mnie! A nie, nie ma szansy! Dawaj! Kurwa, ze strajku! Będzie latał, kurwa, jak panienka! Jest Sema Karslema za drugą żółtą. Zasłużenie. A teraz tymczasem w Radomiaku i Lechu. Zasłużenie ta czerwona karta. Bardzo dobrze, że ustał. O, wejdzie Leonardo Rocha na boisko. Doni schodzi i za niego Leonardo Rocha na boisku. Pierwsza zmiana w zespole Radomiaka, boisko opuścił opracony numerem 77 Christos Donis, a jego miejsce na placu nie pomogło się na Leonardo Rocha. Weź to, kurwa! Murawski, ty faulatu! Realiza VAR, bo karny, a chyba jednak nie. Dziękujemy za grę również Danielowi Kutowi. Jego miejsce Janusz z numerem 13. I Mateusz Cichocki opuszcza plan gry. Wraca po kontuzji Francesco Ramos. Zobaczyli także Jan Grzesiek numer 13 i Diago Matos numer 53. A. No jakiś nieznany zawodnik, myślałem, że to Francesco Ramos, który złamał nogę z Krakowią. To było ostatnie spotkanie Mariusza Lewandowskiego w Radomiaku. Brawo Radomiak! 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 Jak ten Mazielowy,
Abramowicz! 2-1 z Lechem jest! Jeszcze jedna i remis! Brawo Radomiak! Brawo Radomiak! Gol! Trafiłem gola w meczu, zyskam gosta teraz na Radomiaku. Lechem, niesamowita końcówka. Ostatni mecz roku zremisowany. Podziękujmy naszej drużynie za ten remis, za walkę i za całą rundę. Dokładnie tak! Dziękujemy Radomiak! Niesamowite emocje! I trafiłem gola drugi raz w życiu. Radom, jak Radom.